to szwagier. Jeszcze kalpas popsuł. Pakuj się, no kurwa, złamać się nie możesz. Uciekaj, pies. Roki. Wygnij go z tamtej strony. Nagrywa się, chodź. Nie, nie, nie. Nie bój się. A co chcesz? No bo dawno ci nie było. Na kamerce. Nie, bo chciałem zapytać się za. Załatwiłeś? Co? Załatwiłeś tableta? Nie wysłał, i będę dzwonił do niego, jutro bo w kulki leci jak zawsze. Zapomniał pewnie, założy się. Jestem napierany. Aha, jesteś napierany. Okej. Jeden, jeden. Jeden? No. O kurde, ja oglądałem na reprezentacyjną liczbę. A jak już jeden był, to już mówię w dupie, nie mam czasu. Ja też nie oglądam. Nie wiem, teraz patrzyłem na tego Krychowiaka, wyjechał w drugą. Czerwoną to? Dostał? Co ty gadasz? Ja. Już to wcześniej, tak? No, tak. Gdzie z tej drugiej? Masz zawleczki jakie tu? Są w tamtej. Pisowianka. Dzięki jak dupa węża. Dobrze jest, jeszcze dwa mecze. I... Słuchaj, jeszcze dwa gole dla naszych i może pizzkę wygra darmowo. Czekaj. Jaką pizzkę dostaniesz? No bo w chaosie jest konkurs, je. A, ty, na... konkurs. Na pizzunie. Pizzunie, pizzunie. Dobra, to weźmą taki tutaj. Dobra, będę dryndał jutro do niego. Nie to jak pizza mój ten adwokat. Ja wiem, ja wiem. Masz. Ja wiem. Rotacyjnie mam, wiesz, tam inny od rotacyjny. Na masz, masz zabezpieczenie, masz. Ta. Mam jeszcze jeden bolec. Klucz, noże. Czekaj, jakie te zawleczki ci dam? Jakie potrzebujesz? A jakie masz? Zawleczki. Dobra, pal to to. Tylko ty podnieś, żeby tutaj nie zahaczyć. Dobra, i teraz czekaj. O kurwa. No i chuj w robocie. Coś ty kurwa odjeba. A pierdolę. Tak samo jak mi się kiedyś urwało od skrzyni. Masz, no. Gaś to, to trzeba spawarkę wziąć. No sprzęt się sypie w rękach. W rękach odpadają części, takie robią części teraz. Od remontu. Ty no ale, albo od remontu to... Ty ale pokaż to teraz bliżej, jak to widać, że to jest... Pęknięte kurwa, było. To się tylko tutaj na tym trzymało. A to od, na farbie się to trzymało, czaisz? Jakby ja. Na farbie. A to od nowości to przecież było. No trzeba iść po spawarkę. Bo... spaw musiał urwać. Ja pierdzie. Ale gówno robią. Dobra, idę po spawarkę, ci pospawam to trochę. Bo... O, gdzie... Stachu lutuje. Może się nie urwie. Tak to jest, kurde. Tyle lat wytrzymało, od nowości i ciągnika. A tu proszę, tak jak kiedyś z gałką, z tym drążkiem skrzyni biegów, kiedyś pszczoły czy osy wyleciały. Będzie chodzić. Będzie chodził. Osy wyleciały z gniazda, dziabnęły, udziabały mnie i ciągnik jechał na polowy. Chciałem wybić bieg od ciągnika. Gałką mocno bez sprzęgła, a tu pff, gałka się łamała akurat w takim momencie jeszcze. To jak się śpieszy, to tak jest. Bo tu... Chłopie, będzie. Fabryka. Nie patrzcie widzowie, nie patrzcie widzowie. Dobra, po małych problemach. Jesteśmy już, to widzicie, kurde, woda już mi poszła. O. Pukamy sobie opryskiwacz, po oprysku ostatnim Mateusza, no to jest oprysk na grzyba. Ach.
wszystkie pylą. Bardzo ładnie. Ale mówię, muszę sobie opłukać ten opryskiwacz, bo jest po prostu brudny, tak? A nie chcę mieszać Camaro z Yamato, bo może mi się zważyć. Może mi się zważyć. Zobaczymy ile bar będzie biło na 1600 obrotów. Pięknie byli. Mamy raz, dwa, trzy bary. Trzy bary to jest. To się nie dobija, a tak się zmniejsza. O, 2,5 bara i 5 na godzinę. To jest wtedy odpowiednia dawka, jaka powinna być. Jeszcze się kupuje. Sobie tam lance złożę trochę. O! Będę pryskał 300 litrów na hektar. Zobaczcie, ile samosiewów żyta i przężyta jest. To jest obłęd. Pszenica jest ładna, ale bierze ją grzyb. Pęcówki też przypalane od grzyba i słońca. Tam dalej widać, tu mi się waliła ta trawa, taki chwast. No masakra, to od wilgoci wszystko. Taki zaułek, bo tam strasznie mokro było. No pszenica jest ładna. Widzicie, kłosy ma. Ile to pięterek będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 pięterek, 11 jest. Dość gęsto, jak na tą klasę ziemi. Jest ok, o. Wentylator, kratki nie założyłem dziś jeszcze, a miała być na sobą odcinku, niestety nie ma. Dobra. Były już wypompowane. Zaraz zobaczymy jeszcze. O. Dobrze to opłukać. Tasko pryska ostatnio na kwas. Dobrze to opłukać, żeby nie było potem przypaleń jakichś dużych. Dobra, to no nic, ja tu kończę pukać, zalewam i widzimy się już sobie. Miesza środek. Wypukano, został opryskiwacz. I co? Pianka się robi tradycyjnie. Niestety ładnie się miesza. I tak jedziemy raz w dół, drugi raz do góry, bo tu już nie chcę gnieść z lewej strony, bo i tak zawsze mi tu chwastem, a bardziej mi zależy na tamtym kawałku, bo tam jest jeszcze ładniejsza pszenica. Bo się walnąłem w obliczenie i za mało do środka zamówiłem. Pokażę wam łupin od razu, jak wygląda, zobaczycie sobie. I taka sytuacja. No opryskiwacz powoli się zapełnia i ruszamy za chwilę. Dobra, rozkładamy, drona sobie ustawiłem. Zaraz Stachu wpadnie, będzie nagrywał. Póki co nagrywam sam dronem. Mateusz kończy grabić sianko, które zmokło przez weekend. I taka sytuacja. Będę musiał jeszcze wyżej podciągnąć pryskiwać. Tym bardziej, że w dołku jest teraz opryskiwać niestety z ciągnikiem. O, coś takiego powinno być git. No kurczę. O. Tak, tak i tak.
czysto. I tak, o. Wjeżdżamy tutaj. Tutaj niestety ten fast już jest. Aj, aj, aj. Ale się pszenicy pomiecie. Zamykamy teraz i lecimy w kolejne pole. Tu się ładnie miesza zaprawa.
lecimy z tematem. Lecimy z temacikiem. Już się ciemno robi, ale za dnia nie będę pryskał, no bo pszczoły, trzeba chronić środowisko. Powiem tak, jakby wszędzie taka pszenica była jak tam niżej na całym polu, to jej mogłoby dać 8 ton, powiem wam. A tak to da 5 pewnie. Jak da 5 ton, to będzie wszystko i z ręką na sercu. Z ręką na sercu, jak da 5, to będzie wszystko, no niestety. Przy moich nakładach 2 tony muszę, przy obecnej cenie zboża 2 tony muszę skosić z hektara, żeby wyjść na zero. Nie licząc dopłaty, którą i tak mam. Także i tak wyjdę na plus, i tak wyjdę na plus. Mogę robić nakłady na 8 ton, no ale wtedy i tak będę musiał więcej skosić, żeby to żeby zyskać, a nie wiadomo, czy to się uda, tak? Tym bardziej na tych moich ziemiach naszych z Mateuszem są bardzo lichutkie. Dobra, ja pierdykam. Rozkładamy się. O, jest. Rosa już jest. Pryskamy z rosą. Pryskamy z rosą. Teraz to by się fajnie, wiecie co robiło? Fajnie teraz by się kosiło dalej łąkę, którą zacząłem tam golić. Ale niestety muszę to prysnąć. Opa! Tu jest akurat ścieżka. Dobra, wysoko. Ja tu sobie załączę i lecimy. Się tu pewnie odkręciła i dlatego tak przeskakuje. Później dokręcimy ją. Podoba, to się podoba, jak nie, to trudno. My pokazujemy szczerze,
końca. Chyba powinno starczyć akurat na styk tyle, ile chciałem. W niektórych miejscach ta przejść to po prostu jest no błędna. No, końcówa. Akurat, tak dojechaliśmy do końca. No tak, jak zawsze. Wkładamy opryskiwacz i lecimy do Mateusza. Oddać mu go i to będzie na tyle spryskania. Czy sobie strzelę miniaturkę na odcinek? Jest telefon. Ktoś do mnie dzwonił. Może Staszko się pytać, czy ta. No i tak. Opryski. Wszystko zrobione. Czekamy do żni. Zostawiłem sobie pasek eksperymentalny, porównać, czy ten oprysk coś jednak da, czy nie. I się okaże. Się wszystko okaże w praniu, jak będzie. I tak, no dobra, to my jedziemy i kończymy i widzimy się już w kolejnym odcinku, już jutro. Trzymajcie się, na razie, ho, i cześć, yo.